Krzysztof Cieślak z Boxing News po ringowej wojnie z Arierem Krasnopolskim. Witaj, Krzysiek. Witam serdecznie. Powiedz nam, czy tak spodziewałeś się tak trudnej walki z Arielem? Ja wiedziałem, że to będzie ciężka walka. Ariel to nie jest naprawdę frajer. Wiedziałem, że przygotują się bardzo dobrze, że będzie ambitny, że twardy. Kurde, ja przyjąłem głupi frajerski cios niepoprzednio. Trochę odczuwam ten bark. Ten bark, może mi przez to lewa ręka opadła, ale wiedziałem, że trzeba cwaniactwem wstać i cwaniactwem przyklinczować. No i jak widać, że w pierwszej rundzie już zacząłem boksować swoje też. Tutaj widzę, że odkryłeś się bardzo i Ariel to wykorzystał. Powiedz, myślałeś, że możesz już nie wstać? Nie, wiedziałem, że trzeba wstać i dalej boksować. No takie walki naprawdę przyciągają kibiców i dają emocje. Cieszę się, że Ariel mi postawił taką poprzeczkę. Mam nadzieję, że w walce rewanżowej będzie znów kozak walka i przyciągniemy wiele kibiców. Czyli ta walka rewanżowa jest już pewna? No raczej chyba tak. Nie mam nic przeciwko nic temu. Jak najbardziej chętnie przyjmę propozycję następną. A powiedz, jaką miałeś taktykę na ten pojedynek razem z trenerem ułożoną? No przypuszczać. Ariel to jest kawał, to jest silny zawodnik. Przypuszczać jego ciosy. No tak jak troszkę zrozkojarzony w pierwszej rundzie, no i tak się stało. Ale później już cały czas kontrolowałem walkę, pozwalałem sobie na opuszczanie. Wiadomo, obcierki też dochodziły, nie mówię, że nie. Cieszę się, że zrobiliśmy tak fajną walkę. Chciałeś go znokautować? Zrewanżować mu się tym knockdownem? No wiesz, kurde, no każdy chyba by chciał, każdy dąży do efektownej wygranej. No myślę, że tak, dążyłem w jakimś tam celu do knockoutu. Tutaj Dariusz Snarski zapowiadał, że Krasnopolskiego przygotuje doskonale, że mają na ciebie jakieś niespodzianki. To chyba w pierwszej rundzie ta niespodzianka się jednak... No, jak Darek jest to cwaniak, no. Dobrze, zaskoczył mnie, no. Nie przypuszczałem się, ale taki jest boks, no. Trochę zagapienia się, no i przeciwnik to wykorzystuje. Ale wiedziałem, że muszę wstać i albo bić się nadal, albo przyklinczować. No wiadomo, pewne tam parę sekund przyklinczowałem. A później to już, jak było widać, wojna. Tutaj pojawiają się plotki, że Dariusz Snarski ma wrócić na ring na walkę z Zeganem. A czy ty byś widział siebie w trzeciej walce z Dariuszem? Wiecie co, tam byłem, teraz ja czuję boks kolejny. Tam byłem po prostu, można powiedzieć, zajechany. Ja nie miałem chęci boksować, tak jak wszyscy wiedzą z polskiego otoczenia, że ja tak naprawdę nie chciałem boksować. Po prostu teraz czuję znów boks. Dziękuję najwyższemu, że dostałem kolejną szansę, trzecie życie. Kolejny raz uszedłem i zamierzam to wykorzystać ciężką pracą i z więcej skromności, słuchać trenera i boksować jak najlepsze walki. Ja właśnie chciałem się zapytać, jak twoja kondycja, jak te kłopoty zdrowotne, czy one już ci nie przeszkadzają? No, czy nie przeszkadzają. Gdzieś tam ten wypadek na pewno gdzieś w głowie jest. No, poskładali mi bark lewy, miałem obydwa barki ponadrywane. No, czasami gdzieś tam odczuwam ten bark, na przykład zmiana pogody czy coś, no ale niestety tego bólu trzeba się już przyzwyczaić. Spadł ci kamień z serca, bo przed tą walką to było takie być albo nie być, bo kolejna porażka spowodowałaby, że już jakoś by to wyglądało źle, natomiast w końcu udało się przerwać tą złą pasce. Kurczę. Porażek. No wiesz, bardzo te walki były, które dali mi przegraną, bardzo wyrównane. Mam nadzieję, że wrócę do gry i będę jeszcze mógł w stanie dawać dobre walki. Chciałem jeszcze zapytać, jak ty się czujesz? Myślisz, że ile jeszcze dasz radę poboksować? No i jak widzisz siebie na przykład za rok? Czy jaki cel przed sobą jeszcze stawiasz? Znaczy powiem wam tak, ja po tym wypadku tak wcale długo nie trenuję, no. Można powiedzieć, to jest pół roku. A gdzieś tam operację przeszedłem tu. Cieszę się, że mogę dalej uprawiać sport, bo kurde, ludzie po takich wypadkach są kalekami. Mają kręgosłup połamany, wszystko połamane, a ja szybko, bardzo szybko się pozbierałem. Silna wola, gdzie lekarze, można powiedzieć, też mi nie dawali szans, że mógłbym wrócić do sportu.
a silną wolą cieszę się, że wróciłem i będę dalej był boksował. Wierzysz jeszcze, że zdobędziecie jakiś pas mistrza Unii Europejskiej i mistrza Europy? Celujesz w to? No gdzieś tam każdy wierzy, no po co było, po co było trenować, no gdzieś tam wierzę, gdzieś też nie zamierzam boksować tak o te lepsze, poważniejsze walki boksować superpilkowej. Uważam, że to jest moja waga. No gdzieś tam wierzę, no będę po to ciężko trenował i dawał kibicom jak najlepsze walki. Chciałem zapytać, bo z Tomaszem Wabilońskim rozstaje się w jednak nie najlepszych okolicznościach, natomiast dzisiaj zawalczyłeś na jego gali. Co się stało? Nie, po prostu mamy, można powiedzieć, wspólnych sponsorów, prawda? Nie, no jakoś doszliśmy do porozumienia. Nadal mamy dobry kontakt, te złości mamy już za sobą. Dogadujemy się normalnie, ja idę swoją drogą, on swoją. Jakoś sobie mamy nawzajem pomagać. Dlaczego nie? Też dziękuję mu, że mogę wystąpić na jego gali. Widać, że miałeś tutaj duże wsparcie. Komu chciałbyś podziękować już na koniec? No, dziękuję wszystkim. Strasznie mobilizuje mnie córeczka moja Zuzia, gdzie serdecznie pozdrawiam. Ona mi daje dużo motywacji i to ona właśnie dała mi do tego, żebym mógł dalej boksować. No, silną wolą, chcę osiągnąć coś dla niej. No i oczywiście dla siebie. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę i do zobaczenia w kolejnych walkach. No, dziękuję i pozdrawiam wszystkich kibiców.